6 września ma zostać rozstrzygnięty przetarg na nowego gospodarza zabytkowej strzelnicy na Woli Justowskiej w Krakowie. Przypomnijmy, że do przetargu stanęły 4 podmioty, ale tylko Fundacja Wiedza postanowiła swojego pomysłu nie utajniać i skonsultować go z mieszkańcami oraz wieloma środowiskami. O to, jak wielkie znaczenie ma ten obiekt oraz kto powinien być jego gospodarzem, zapytaliśmy członka Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, doktora Jerzego Bukowskiego. Stoimy przed jednym z bardzo charakterystycznych obiektów dla polskiej myśli niepodległościowej, przed strzelnicą wybudowaną pod koniec XIX wieku przez Austriaków w ramach twierdzy Kraków, ale wykorzystywano również przez Związek Strzelecki, powstały w roku 1910, czyli po prostu przez podwładnych Józefa Piłsudskiego. Jeżeli taki zabytek zostaje odnowiony i to za pomocą dużych środków finansowych, on powinien służyć głównie tym celom, dla których został zbudowany. To znaczy celom paramilitarnym. Powinna go wygrać ta oferta, która jest najbliżej owych założeń, o których mówiłem wcześniej. To znaczy instytucja społeczna, która będzie chciała przywrócić pierwotną funkcję tego obiektu, zabezpieczyć również wielopokoleniowość jej atrakcyjności, to znaczy, żeby mogli tutaj przychodzić rodzice z dziećmi, pokazać im historię tego obiektu, postrzelać sobie, zobaczyć wystawę, wypić kawę, zjeść obiad. Każdy występujący w przetargu, który takich warunków brzegowych nie ma, może zagospodarować obiekt, który wygra w ramach tego przetargu w taki sposób, jaki chce, ale to jest błąd ze strony pana prezydenta Majchrowskiego i ze strony organizatora tego przetargu, czyli Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Doktor Bukowski nie ma wątpliwości, który oferent ma propozycję najbliższą lokalnej społeczności. Nie da się ukryć, że pośród oferentów tylko jeden przeprowadził konsultacje z mieszkańcami, jest w pełni oferentem społecznym i w naszej ocenie powinien być tutaj asem przetargowym owego przetargu. Prezydent ogłosił przetarg w 2016 roku, którego specyfikacja nie była przez żadnego radnego kwestionowana, aż do otwarcia ofert, kiedy z apelem o unieważnienie wystąpił radny z klubu radnych prezydenta Jacka Majchrowskiego. Czy zdaniem radnego Rafała Komarewicza głos mieszkańców powinien być brany pod uwagę? Panie redaktorze, przede wszystkim zdanie mieszkańców powinno być brane pod uwagę. Z tego co słyszałem, jakieś konsultacje były przeprowadzane, natomiast nie wiem, nie orientuję się w tym momencie w jakim zakresie. Natomiast te konsultacje powinna przeprowadzić przede wszystkim Rada Dzielnicy, ewentualnie służby pana prezydenta. One to powinny określić, co mieszkańcy najbardziej tutaj potrzebują. Z tego, co się orientuję, bo też jestem mieszkańcem dzielnicy, no każdy by chciał coś, co jest nieuciążliwe, a jednocześnie może być wykorzystane dla wszystkich mieszkańców. Rozmawialiśmy tutaj o na przykład gastronomii, która nie jest zbyt uciążliwa dla mieszkańców, o jakichś miejscach kultury, jakichś, nie wiem, zimowych oranżeriach, tego typu rzeczach. To jest najważniejsze dla mieszkańców. Fundacja Wiedza ponadto jako jedyna złożyła ofertę jawną, z którą w każdej chwili mogą zapoznać się mieszkańcy. To również docenia radny Komarewicz. Słyszałem, że ten przetarg jest niestety przetargiem, gdzie oferty nie są ujawniane, więc tutaj mnie trochę pan zaskoczył, że oferta jest jawna. To tylko bardzo dobrze świadczy o tej fundacji. Natomiast uważam, że wszystkie oferty powinny być jak najbardziej jawne. Mieszkańcy mają prawo zapoznać się z nimi i ewentualnie zaopiniować te, które najbardziej im odpowiadają. To jest rzecz podstawowa. Miasto, czyli my mieszkańcy, wyłożyliśmy na strzelnicę 12 milionów złotych, w związku z tym mamy prawo oczekiwać czegoś, co będzie nas satysfakcjonowało. Mieszkańcy powinni się wypowiedzieć, co tutaj potrzebują. Jeżeli te 3 rzeczy będą spełnione w przetargu, jak najbardziej przetarg powinien być rozstrzygnięty. Dlaczego nie interweniował na specyfikację przetargu rozpisaną przez prezydenta w 2016 roku, radny niestety nie powiedział. Nie wiem, czy te warunki, które teraz są, odpowiadają temu. Prezydent Jacek Majchrowski już w 2016 roku ogłosił warunki przetargu. Jak udało się nam ustalić, żaden radny nie zgłosił zastrzeżeń do tych warunków. Zastrzeżenia radnych pojawiają się dopiero po otwarciu kopert z ofertami. Rodzi się pytanie, dlaczego radni prezydenta Jacka Majchrowskiego dopiero po otwarciu kopert interweniują, a przecież komisję przetargową powołał osobiście prezydent Krakowa.